Dzień dobry, 8 grudnia. Witam się z wami w mojej nowej przyuroczej maseczce. Jadę do pracy. Odezwę się później. Kolejny mały prezent dla Angie, czyli dla mojej menadżer, dziś dostanie balsam do ust. Pokażę wam, jaką mam bluzę dzisiaj na sobie. Mam takiego indyka w czapce Mikołaja i jest napisane jedz tofu, nie indyka. Cudowna. Jestem już w pracy, przybieram się w uniform. Czas na przerwę w pracy i już zjadłam po kawałku. Wrapa były pyszne i pokażę wam, że mam jeszcze długopisy w torbie od lunchboxa, więc no, pół godziny dla mnie. Przy okazji zjem i mam trochę rzeczy do zrobienia. Hejka z przerwy, jeszcze mam 4 minutki i chyba dzisiaj upiekę jakieś ciasto. Nie wiem, nie mam w sumie żadnych konkretnych planów. Jeszcze pracuję 3 godziny i potem idę na ploteczki na pół godziny do biura i wracam do domu. Nie wiem, czy się wydać, tak konkretnie nie wiem. Jeszcze jutro pracuję, czwartek mam wolny, piątek pomagam, tak połowę dnia pracuję, bo pomagam dla kogoś. No zobaczymy. Po prostu nagrywanie vlogmasów i montowanie w ten sam dzień i jeszcze wrzucenie na YouTube jest hardkorem, zdecydowanie, ale podjęłam się tego i dam radę to zrobić. Dzisiaj również przyjechałam na kawę. Mam tutaj sojowe cappuccino i ja praktycznie codziennie przyjeżdżam na kawę, ponieważ ja mam do kupienia subskrypcję na kawę i płacę tak jakby 10 na abonament i mogę pić ile chcę. I dodatkowo dzisiaj wziąłam sobie wafelki, jedne z moich ulubionych, lubię oczywiście, wyciąłam sobie mak, który zjem pół opakowania i po kawie i wafelkach idę na siłownię. W pracy byłam w TK Maxie i kupiłam sobie nową butelkę. Nie pytajcie się, co się stało z wcześniejszą, po prostu nie pytajcie. I wiecie co, problem nagrywania na siłowni jest taki, że muszę wyłapać moment, kiedy nie gra muzyka, a to jest bardzo ciężkie, więc po prostu nigdy nic nie nagrywam na siłowni. Ja dziś robię trening walk. Mam na sobie bluzę z indykiem i tak jak napis głosi, będzie mieć tofu, no bo przecież mięsa nie jemy. Dzisiaj na obiad tofu. Herbatka z dnia 8 zrobiona i po siłowni pojechałam do sklepu kupić sobie moją ulubioną mieszankę warzyw i ta cała patelnia ma tylko 100 kalorii, więc ja sobie robię warzywa z patelni, później dodam jeszcze sos sojowy i odrobinę miodu i zrobię sobie też tofu z przepisu Jadłonomi, tofu zmieniające życie, zostawiam wam link w opisie filmiku, jest przepyszne. Tak i tyle, będą warzywa z tofu. Warzywa są gotowe, ja tutaj robię tofu i od siebie polecam wam nie smażyć tego tofu na głębokim tłuszczu. U mnie jest dosłownie tylko jeden psik oliwy i bardzo dobrze się smaży, praktycznie na suchej patelni. I jak tofu troszeczkę bardziej się podsmaży, to dodam sos. I tutaj są w sumie tylko 4 składniki, woda, sos sojowy, miód i czosnek. I przez to, że jest tutaj mąka, to sos się fajnie zagęści, dodam do warzyw i mój obiad jest gotowy. I tak jest kaloryczny jak na taki obiad, bo ma 480 kalorii. A jakby tak smażyć te tofu na tłuszczu, to by była bomba kaloryczna, więc polecam ominąć tłuszcz. Moje tofu jest gotowe. Sos się ładnie zagęścił, tofu wchłonęło bardzo dużą ilość sosu. Warzywa są gotowe, więc wszystko przekładam na talerz. I oto mój obiad. Warzywa z tofu, posypałam wszystko sezamem i cały obiad ma 480 kalorii i 28 gramów białka. I piję herbatkę. Zaczynamy otwierać kalendarze, dzień 8.
pierwszy kalendarz od Dustina mamy z Niemiec. Dwie karteczki Pat i Dustin są? Są, więc dla nas. A w nich? Zawsze Dustin wszystko maca i zgaduje, co może być. Po prostu jest niemożliwe. Taśma w środku. Ja mam jakiś peeling. Super. No, taśma klejąca. A tu? Rice gel. To chyba żel do włosów. Nie mam pojęcia. Teraz czas na kawkę. A, przyprawa druga. Już taką przyprawę dostaliśmy. Nie taką. A ci już taką z tej serii. Kary. Kary, okej. Okay. Pokażę wam szybko. Właśnie ten plus taki, że posegregowałam wszystko obok. To taką dostaliśmy w którymś okienku. Cofnijcie się, żeby zobaczyć. Więc tą dostaliśmy wcześniej. Niewidoczna. A dzisiaj suchości. Mamy kary. Okej. Okay. Czyli Dustin ma Wideła. Zdaw. I teraz coś dla ciebie. Tudu. Pamiętasz, że ja to dla twojej mamy kiedyś kupiłam? Ojejku, jest niemożliwa. 10 ale... razy powiększenie. No, ale to jest spoko, ja to lusterko miałam, używałam. Połamała się, nie? Tak, one mi spadło, pękło. Ale chodzi o to, że to lusterko nie jest dobre, bo człowiek na siebie patrzy, widzi wszystko i wszystko dusi, drapie, wyrywa. Po prostu, a potem patrzysz na siebie i cała twarz czerwona. Więc fajnie, fajnie, ale to raczej ja chyba nie będę go używać. Więc dziękujemy. Ale pinzetę będziesz miała. A ja mam bardzo dobrą. To jest jakaś to właśnie taka najzwyklejsza. Ja mam bardzo... Jest po polskiemu? Nie wiem, ale ja... Jest lusterko z pinzetą, z przyssawką. Ale teraz nie pokaż tego palca. Ojejku. Ja wygalam sobie brwi, w sensie tym depilatorem. Dobra, to teraz Alverde. Okej, okay, to poczekaj, na bok. A nie, teraz zdrawki. Ty pierwsza. I twoja to ta. I drap. Dzisiaj ósemka... O, nie wygrałam. 40 funtów. Nie ma. Nikt to nie wygrywa. Jak wygrali, to niech wyślą zdjęcie, bo nie uwierzę. Gdzie jest ósemka? Tu. I nie ma. Nie ma 5 funtów. No, to teraz Alverde. Ja otwieram. Ja otwieram. To nie ma. Nie ma ósemki. Kremowy żel pod prysznic. Tak, szata graficzna w tym roku jest cudowna. Kolejny żel pod prysznic. Fajnie, fajnie. Tak, pachnie jak trochę jak ten Nivea. Fajnie. Joachim Barrett. Czyli wegańskie, organiczne i nietestowane na zwierzętach kosmetyki. No, otwiera jakiś zaczęłaś. Nie wiem. I... Mleczko do kąpieli. Weź to sobie nie wymyślaj takich nazw. Jak ja cię kręcę za każdym razem. Nie, mleczko. Może. Normalnie mleczko do kąpieli. Jejku. Ale proszek do kąpieli był dobry. Super, odkładamy na bok. To na razie tak i to wygląda. I degusta. Okej. Okay. Czas na degusta box. Ósemeczka mała, ale może być coś fajnego. Flaszka. Wino. Aha. Miałam już to wino, nie? Ale to one były w tym, w zwykłej paczce. W Degusta dwa Box były. W tamtym miesiącu, no. W listopadzie. Spoczka. Dwa były. No, dwa były. Było jasne i ciemne. To jest tylko ciemne. Saviu. I co teraz? Została tu Azuza. Tak. Zaglądamy do kalendarza od mojej przyjaciółki. O, nie, ona tak poukładała, że nie mogę grzebać. Jest po prostu... Leży z samej góry.
Poczekajcie, zamykam, żeby nie zaglądać. Zabronione zaglądanie. I co? Czekolada? Nie wiem, za każdym razem, że czekolada. Ale jeszcze czekoladu od Zuzy nie dostałam. Może dostanę. Co to, to jest drapka? Nie wiem. Zuza dzisiaj robiła takie fajne sanie ze słuchawką. A to maseczka. Maseczka liskowa. Ale fajna. Sama szyła? Nie, chyba nie. Chyba mogła Itzi zamówić, bo tak to przychodzi. Jezu, jaka piękna! W końcu będę miała maseczkę, która do mnie pasuje. Ciekawe, czy będę mogła w niej pracować. O nie. Jaka piękna, jest tak ładnie uszyta, tak jak ta nasza szara. Okej, dobra. Na 100% będę chodzić do pracy. No jest cudo! Piękna. A to jest jakiś materiał taki śliski? Taki zwykły taki bawełna. Super. A to ma wejścia na filtry? Nie ma też, nie ma. I ma też gumeczki takie, które się dostosują do uszu. Dziękuję bardzo. Super. Maseczka jest najlepsza. No w końcu musimy chodzić ciągle w maseczkach. Podsumowanie dnia 8. Są kosmetyki i Dusty miał rację. Jest to mleko do kąpieli. Mleko, które pachnie jak olejek komforowy. Tak bardzo ziołowo, ja bym powiedziała. I wygląda w ogóle jak syrop na gardło, zaraz wam szybko pokażę. Jestem ciekawa jego, bo no, to jest takie zaskoczenie. Nie wiem, czy pozytywne, czy negatywne jeszcze się okaże. Więc mam te mleko do kąpieli, troszeczkę innych kosmetyków. Jestem bardzo zadowolona z tego żelu pod prysznic. Winko, przyprawa, no maseczka wygrywa, bo jest liskowa, jak wiecie. Już wam mówiłam, ja jestem team lisek, ja się cieszę z wszystkiego, co jest liskowe. I zobaczcie, mam... skarpetki znowu na sobie, te liskowe. Więc tak wygląda dzień 8. Bardzo się cieszę. Dziękuję za wszystko. Pięknie. Jestem w sypialni i czekam, aż mi się telefon podładuje. I mam do Was prośbę. Pojawia się wiele, wiele pytań, na które nie mogę odpowiedzieć, ponieważ obowiązuje mnie poufność w social mediach. Ale możemy się tak umówić, że zadawajcie mi pytania pod całą serię Vlogmas. Ja je sobie zbiorę i pod koniec roku albo w styczniu nagram Wam całkowicie oddzielny film i zrobię podsumowanie 2020 roku. Powiem Wam o lockdownach w UK, powiem Wam o otwarciu kanału właśnie w kwietniu, w pierwszym lockdownie. Więc zadawajcie pytania i jeżeli będą pytania, na które nie mogę Wam odpowiedzieć, to powiem Wam właśnie, które są to pytania i dlaczego nie mogę na nie odpowiedzieć. Więc czekam na pytania pod filmikami, no i mam nadzieję, że taka odpowiedź i taki filmik na ten moment Wam się spodoba. Ja tutaj jem sobie warzywa z tofu, a dla Dustina zrobię pizzę, żeby miał po pracy, więc tak, drożdże. Zioła zamiast soli do ciasta, żeby ciasto było pyszne, mąka, miód, ciepła woda, tyle. A dodatki Wam później też pokażę, ale najpierw niech wyrośnie ciasto. Jest za 10.23 i Dusty będzie za pół godziny w domu, więc biorę się za pizzę. Ciasto, jak widać, fajnie urosło i przez to, że dodałam zioła widać. I mam tylko to w domu, czyli pieczarki, ser, sos pomidorowy, ser numer 2, cebula. Nie mam nic więcej, no będzie taka, jaką jestem w stanie zrobić, więc biorę się za robienie i pokażę Wam, jak już będzie gotowa przed włożeniem do piekarnika. I jeszcze dodam na górę przyprawy do pizzy. Ciasto pięknie rozłożone, gotowe, czas na resztę składników. Sosik i ser na sos. Cebula. I mam tutaj również pokrojone pieczarki. Chyba jeszcze, nie wiem, zaraz zobaczę, ale możliwe, że jeszcze dokroję cebulkę. Ok. Cebula, pieczarki. Dziwnie się to robi jedną ręką. Normalnie ustawiam statyw, ale jest już późna godzina, a ja jeszcze przed snem chcę ten film rzucić na YouTube. Więc będzie nagrywanie jedną ręką. Pieczarki.
prawie, prawie gotowa. Zostało posypać górę pomidorami z czosnkiem i bazylią. I do piekarnika na 20 minut w 190 stopniach Celsjusza. Voilà, pizza gotowa, to znaczy będzie gotowa jak się upiecze. Sprawdźmy to. Gotowa. Pięknie urosła, więc dla Destina smacznego. Wow. I tu się dzisiaj z Wami pożegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I jutro wchodzę na popołudniową zmianę, więc nie mam pojęcia, jak będą nagrywać się vlogmasy, ale zobaczymy. Będzie fajnie. Do jutra.